Cześć, witajcie, tu Kamil z kanału O Wszystkim i O Niczym. Dziś chciałbym wam przedstawić kolejną postać historyczną, wielkiego patriotę, działacza niepodległościowego, a także wielkiego polityka. Mowa tu o Józefie Piłsudskim. Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w miejscowości Żółów na Wieleńszczyźnie. Jego rodzicami byli Józef Wincenty Piłsudski, były powstaniec styczniowy, a także Maria Piłsudska z domu Bilewicz. Józef wychowywał się w dosyć komfortowych warunkach, ponieważ rodzice wspomnianego tutaj Józefa posiadali kilka działalności gospodarczych, takich jak grunty rolne, gorzelnia, wiatrak i tego typu inne rzeczy. Nasz bohater był w kolejności czwartym dzieckiem wspomnianej pary. Łącznie rodzeństwa było 12. Może przedstawię tak mniej więcej tutaj kolejność. Pierwszym dzieckiem tutaj wspomnianego Józefa i Marii była Helena, która była tylko 3 lata starsza od naszego bohatera. Zofia, która była 2 lata starsza, Bronisław był o rok starszy. Później właśnie był Józef Piłsudski. Urodziło się po Józefie też kilkoro dzieci, m.in. Adam, Kazimierz, Marian, Jan, Ludwika, Kacper. Dotknęło również tej rodziny kilka nieszczęść. Jedno z pierwszych i takich bardzo poważnych było śmierć bliźniąt w bardzo młodym wieku, konkretnie w wieku 1,5 roku, Piotra i Teodora. Zmarły te dzieci w lutym 1884 roku. Należy wspomnieć, że przez pierwszy okres życia dzieci państwa Piłsudskich dzieci otrzymywały prywatne wykształcenie w ich dworze. Niestety ten stan rzeczy się zmienił po upadku wyżej wspomnianych biznesów i pożaru dworku, co doprowadziło w 1874 roku przeprowadzkę do Wilna i skutkowało tym, że cała rodzina zaczęła żyć w bardzo trudnych warunkach bytowych. W 1867 roku wraz z bratem Bronisławem Józef Piłsudski podjął naukę w pierwszym gimnazjum wieleńskim, gdzie w 1882 założył wraz z bratem i kilkoma kolegami kółko samokształceniowe o nazwie Spójna, które zajmowało się sprowadzaniem polskich książek z Warszawy. W 1883 roku młody Józef zdał maturę w wyżej wspomnianym gimnazjum. Najlepsze oceny, jakie osiągał, były właśnie z historii, m.in. 4, z geografii 5. Najsłabsze miał jednak z języków obcych, z wyjątkiem francuskiego. Jesienią 1885 roku Józef rozpoczął naukę na Wydziale Medycyny w Cesarskim Uniwersytecie w Charkowie. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, trafiając m.in. w szerokie kręgi osób kojarzonych z rewolucyjną organizacją rosyjską Narodnaja Wola. Uczestniczył też w jej kilku spotkaniach. Między 2 a 3 marca 1886 brał udział w studenckiej demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia, znajdując się potem wśród ponad 150 zatrzymanych przez policję carską. Po zaliczeniu pierwszego roku, wiosną 1886 roku, próbował się przenieść na Cesarski Uniwersytet w Dorporcie. Jednak tam odmówiono mu przyjęcia dokumentów z powodu jego uprzedniej działalności opozycyjnej. 22 marca 1887 roku Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie frakcji terrorystycznej Narodnej Woli. Piłsudski pomógł zamachowcom, będąc m.in. przewodnikiem po Wilnie, jednego z głównych organizatorów zamachu, próbując zdobyć truciznę niezbędną do zabicia cara Aleksandra III Romanowa. Inaczej było z Bronisławem, jego bratem, który w całą sprawę zaangażował się o wiele bardziej. Na początku kwietnia 1887 roku Józef Piłsudski został przewieziony do twierdzy Pietropawłowskiej, a następnie do więzienia śledczego w Petersburgu. Chociaż Józefa ostatecznie potraktowano jako świadka w procesie spiskowców, to jednak został on skazany 1 maja 1887 roku na 5-letnie zesłanie na Sybir. Na początku października 1887 roku wraz z innymi skazanymi
Piłsudski dotarł do Irkucka, gdzie miał czekać na przewiezienie do docelowego miejsca osiedlenia, czyli Kiereńska. 1 listopada w irkuckim więzieniu wybuchł bunt. Piłsudski nie brał w nim bezpośrednio udziału, ale i tak został brutalnie pobity przez strażników. Stracił wówczas dwa przednie zęby. Za rzekomy udział w buncie został skazany na dodatkowe pół roku więzienia. Do Kiereńska Piłsudski dotarł 23 grudnia 1887 roku, a przybywał w nim do lipca 1890. Spotkał tam innych zesłańców, Polaków, byłych powstańców styczniowych. Zatrzymał się w domu socjalisty Stanisława Ladnego, gdzie poznał Leonardę Lewandowską, siostrę właściwie tutaj wspomnianego socjalisty. De facto pierwszą miłość tutaj Piłsudskiego. W początkach sierpnia 1890 roku Piłsudski został przeniesiony do niewielkiej wsi Tunka. W osadzie tej warunki bytowe były znośniejsze niż w Irkucku. Po powrocie do Wilna w 1892 roku młody Piłsudski wstąpił do PPS-u, gdzie angażował się w takie przedsięwzięcia jak korespondent czasopisma Przedświt. W maju 1893 roku wydał w imieniu PPS odezwę skierowaną do towarzyszy socjalistów, Żydów w polskich zabranych prowincjach, w których oskarżył Żydów o narzucenie na Litwie języka rosyjskiego jako narzędzia kultury, co wzbudzało niechęć proletariatu polskiego i litewskiego. Żądał przerwania rusyfikacji kraju. W 1894 roku został redaktorem naczelnym pisma Robotnik. Podczas sprawowania tego stanowiska zajmował się także pozyskiwaniem funduszy na dalszą działalność konspiracyjną. Kolejnym jego sukcesem było wydanie w 1898 roku wykradzioną przez PPS tajną broszurę autorstwa warszawskiego generała gubernatora Aleksandra Imertyńskiego, którą sam on przetłumaczył i dodał do niej swój komentarz. Był to znaczny sukces, zważywszy, że memoriał zawierał opis metod wykorzystywanych przez rosyjskie służby. Ta akcja PPS-u była jednym z głównych powodów odwołania Imertyńskiego przez cara. Na przełomie 1899 i 1900 roku przeprowadził się Józef Piłsudski do Łodzi, gdzie prowadził dalej kolportaż prasy pod tytułem Robotnik pod przykrywką kancelarii adwokackiej. W nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku po zdekonspirowaniu wydawnictwa Piłsudski został ponownie aresztowany. Wstępne śledztwo prowadzone w Łodzi, jednakże początkowo spędził kilka dni w więzieniu razem z żoną przy ulicy Gdańskiej, ale 17 kwietnia został on przeniesiony do 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Tam oczekiwał na proces, podczas którego oskarżono go nie tylko o kolportaż nielegalnej pracy i literatury, ale także o udział w zabójstwie dwóch szpicli carskich. W więzieniu zaczął symulować chorobę psychiczną. Opinie o zaburzeniach psychicznych objawiających się m.in. wstrętem do odzianych w mundury ludzi, co musiało wyglądać bardzo zabawnie. Generalnie dokumenty na tą chorobę wystawił mu dyrektor warszawskiego szpitala dla obłąkanych Iwan Sabasznikow, którego Piłsudski oczarował swoją rozmową o pięknie Syberii. Dyrektor bądź co bądź był z pochodzenia Buriatem, więc na pewno mu się te opowieści podobały. Wówczas przewieziono go na dalsze badania do petersburskiego szpitala Mikołaja Cudotwórcy, skąd korzystając z pomocy polskiego lekarza, de facto działacza PPS-u, Władysława Mazurkiewicza, udało mu się zbiec. 14 maja 1901 roku w ucieczce zorganizowanej przez Aleksandra Sułkiewicza zapewniło mu to uznanie wśród towarzyszy PPS-u. No i cóż, w 1902 roku został wybrany do rozszerzonego składu CKR. CKR to była w sumie taka, ten taki centralny komitet jakby robotniczy, taka no powiedzmy taki początek międzynarodówki, tak? Tego jakby kominternu. Do wybuchu rewolucji w 1905 roku Piłsudski tworzył organizację spiskowo-bojową, a następnie organizację bojową PPS-u do walki z zaborcą oraz ochrony licznych wówczas demonstracji robotniczych. W krótkim czasie liczba bojowców wzrosła aż do 2000 osób. Dokonywali oni zamachów na carskich dygnitarzy, ataków na kasy powiatowe oraz pociągi pocztowe.
Do najsłynniejszych akcji PPS-u należą uwolnienie na przykład 10 więźniów z Pawiaka, zagrożonych karą śmierci, skoordynowane zamachy na funkcjonariuszy carskich w 19 miastach Królestwa Polskiego, czy na przykład akcja pod Rogowem przeprowadzona przez Józefa Mireckiego. Propaganda tendencji oczerniała wtedy działaczy PPS-u, doszukując się w ich akcjach zwykłego bandytyzmu, tak? Więc tutaj te podejście niepodległościowe w sumie było dosyć, że tak powiem, podzielone. Rewolucja 1905 roku uzmysłowiła Piłsudskiemu, że nie da się przekształcić ruchów rewolucyjnych w powstanie antyrosyjskie. Dlatego też w listopadzie 1906 roku doszło we Wiedniu do rozłamu PPS-u. Piłsudski stanął na czele PPS-u pod nazwą Frakcji Rewolucyjnej, do której przeszła większość członków organizacji bojowej. Nazywano też ich starymi. Wkrótce PPS zaczęło, PPS właściwie tutaj ta frakcja rewolucyjna zaczęła borykać się z problemami finansowymi. Jednym ze słynniejszych akcji tutaj dowodzenia przez Józefa Piłsudskiego była akcja pod Bezanami, gdzie Piłsudski dowodził bezpośrednio napadem na pociąg pocztowy, w którym udało się w okolicach Wilna zdobyć aż 200 tysięcy rubli. To była naprawdę astronomiczna suma i mogła naprawdę tutaj pomóc w dalszym organizowaniu oporu. Ale no co, trzeba w sumie z historią iść dalej, więc w latach 1906 a 1912 Piłsudski brał udział w działalności szpiegowskiej na rzecz Austro-Węgier przeciwko Rosji carskiej. To dosyć ciekawe tutaj zagadnienie. To nie jest tak, że tutaj prowadzimy jakąś narrację antypiłsudską czy coś, ale no po prostu szukał wszelkimi różnymi metodami możliwości państwa niepodległego, tak, polskiego. Liczył na duże skłócenie się zaborców, do czego w sumie zresztą doszło podczas I wojny światowej, tak? Zaczęli ze sobą walczyć i wykorzystał niejaki spór do utworzenia nowego państwa. No cóż, jeszcze w ostatnich dniach czerwca 1908 roku we Lwowie z inicjatywy właśnie Piłsudskiego powstał Związek Walki Czynnej kierowany przez Kazimierza Sosnowskiego, wówczas instruktora właśnie grup bojowych PPS-u. Związek Walki Czynnej powiązany był z PPS-em, frakcją rewolucyjną, ale starał się nie wchodzić w podziały partyjne. Dołączały do niego inne, przeważnie niewielkie organizacje niepodległościowe, dlatego też w jego szeregach znalazły się m.in. takie osobistości jak Władysław Sikorski. Regulamin Związku Walki Czynnej pozbawiony był partyjnej retoryki. Miał to być w rozumieniu Piłsudskiego niejako zalążek powstającej Armii Polskiej, tak? Pod koniec 1908 Piłsudski otrzymał ze strony Stefana Żeromskiego, jak i Rafała Radziejowicza propozycję wystąpienia do wolnomurarstwa. Miał ambiwalentny niejako stosunek do tej propozycji, lecz w sierpniu 1909 roku ponownie wszedł w skład wyłonionego na zjeździe w Wiedniu wyżej wspomnianego CKR-u, stając się osobą, która miała wpływ na poczynania partii, a jednocześnie będąc osobą, która tworzyła orientację antyrosyjską, planując przy pomocy Austro-Węgier doprowadzenie do uzyskania przez Polskę niepodległości. W pracy pod tytułem Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim z 1901 roku, w przeciwieństwie do narodowej demokracji, chcącej najpierw zjednoczyć ziemie polskie wszelkich zaborów pod berłem cara, a następnie dążyć do uniezależnienia się niejako, z czasem ZWC wiązał swą działalność z organizacjami jawnymi, takimi jak Związek Strzelecki we Lwowie, Towarzystwo Strzelec w Krakowie czy Polskie Drużyny Strzeleckie. Generalnie w sumie można powiedzieć, że do I wojny światowej już za wiele się w jego życiu nie działo i należy właściwie już przejść do okresu właśnie I wojny światowej, konkretnie 28 lipca 1914 roku. Wybucha wojna austro-serbska, która była niejako początkiem do I wojny światowej.
Już 29 lipca 14 roku Piłsudski wydał pierwsze rozkazy mobilizacyjne, a 31 lipca Marian Żegota ostatecznie podporządkował jego dowództwu polskie drużyny strzeleckie we Lwowie. Pod aspiracjami Austrii ze Strzelca, Sokoła i drużyn basztowych powstała pierwsza kompania kadrowa, uformowana 3 sierpnia na krakowskich Błoniach. Liczyła ona sobie wtedy 144 żołnierzy, którymi dowodził Tadeusz Kasprzycki. Piłsudski traktował ten oddział jako kuźnię kadr dla przyszłego Wojska Polskiego, jako taki zalążek kadry oficerskiej. Kompania wymaszerowała 6 sierpnia w stronę Miechowa, a w Michałowicach obaliła rosyjskie słupy graniczne. Legiony polskie podporządkowano nowej centrali wywiadu austriackiego w polu Nacht Richtenabteilung. W tym czasie 12 sierpnia 1914 roku, po wkroczeniu legionów do Królestwa Kongresowego, Piłsudski wydał odezwę do swoich żołnierzy, w której ogłaszał się komendantem wojsk polskich, podległych utworzonemu w Warszawie rządowi narodowemu. Jednakże było to działanie czysto dywersyjne, mające wzmocnić wybuch powstania w zaborze rosyjskim. Prawdę mówiąc, w rzeczywistości rząd taki nigdy nie powstał. Oddziałowi Piłsudskiemu nie udało się tutaj wywołać powstania. Nie powitano tutaj i tych oddziałów jako entuzjastycznie. Postrzegano jednak tą grupę za nieodpowiedzialnych wichrzycieli i uzurpatorów. Tego też dnia doszło do poważnego kryzysu. Rozczarowane wojska austro-węgierskie zażądały od Piłsudskiego w ciągu 48 godzin rozwiązania oddziałów strzeleckich lub ich włączenia do zwykłych oddziałów cesarskich. Sam komendant twierdził, że prędzej sobie w łeb strzeli, niż to zarządzenie wejdzie w życie. No i co już tu można jeszcze wspomnieć o działalności tutaj pierwszej kadrowej na początku pierwszej wojny światowej. W Kielcach ludność w panice zamykała drzwi i okna przed wkraczającymi legionami. Tak jak wspomniałem, miało to tutaj była konsekwencja jednak tego negatywnego podejścia i negatywnej propagandy względem tutaj legionów. Dodatkowo bardzo niezadowolone spoczynań Piłsudskiego było austriackie dowództwo, tak jak dalej wspomniałem. Zagrożono mu odwołaniem i wcieleniem Polaków w szeregi carskiej armii. Przy takim tutaj obrocie sytuacji Piłsudski podjął rokowania z członkami Naczelnego Komitetu Narodowego. Doszło do zawarcia układu, w którym Piłsudski zrezygnował z idei powołania rządu narodowego w zamian za pozostawienie dowództwa nad istniejącymi już drużynami strzeleckimi w jego ręku. Ustalono również zwierzchność Komitetu Narodowego nad przyszłymi działaniami tutaj Legionów Polskich i obecnie tutaj tworzonymi Legionami Polskimi. W dalszych zapisach tutaj przewidziano utworzenie 2 Legionów w zachodniej i wschodniej Galicji, w których dowódcami będą oddelegowani z Armii Carskiej Polacy w stopniach pułkowników i generałów. Po krótkim czasie, gdy rozwiązano Legion Wschodni, Piłsudski nie podporządkował się tutaj wyżej opisanym ustaleniom z NKN-em w niewerbowaniu do Legionu Zachodniego mieszkańców Królestwa Polskiego. 5 września 1914 roku Józef Piłsudski utworzył w Kielcach Polską Organizację Narodową, popieraną przez niemieckie władze wojskowe. Jednak wobec niepowodzeń wojsk niemieckich przy próbie zdobycia Warszawy Piłsudski został zmuszony do podporządkowania PON-u tutaj Komisji Narodowej. W listopadzie 1914 roku. W międzyczasie, w październiku, Piłsudski zainicjował powstanie POW-u, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, tajnego zrzeszenia działającego we wszystkich zaborach, którego został komendantem głównym. Zresztą o Polskiej Organizacji Wojskowej wspomnimy wam też w oddzielnych podcastach, na które będziemy serdecznie zapraszać. Po rozbiciu przez Rosjan armii austriackiej generała Dankla nakazano Piłsudskiemu powrót z pierwszą kompanią kadrową niejako do Galicji. Wkrótce jednak wkroczył ponownie on na teren kongresówki, prowadząc zdecydowane działania zaczepne wobec wojsk rosyjskich. W przeciwieństwie do armii austriackiej zachowującej się bardzo zachowawczo, podczas rozwinięcia ofensywy niejako przez wojska carskie Piłsudski postanowił wykonać kilka manewrów wycofywania się niezależnie od rozkazów austriackiego dowództwa. Więc nie do końca był tak, że tak powiem,
nie za bardzo się słuchał tego dowództwa, tak? Pragnął dotrzeć w ten sposób do Krakowa. Pod Ulmą Małą oddział komendanta wykonał ryzykowny manewr, wyrywając się z okrążenia przez wojska rosyjskie. I udało mu się 11 listopada tym manewrem dotrzeć do Krakowa. 4 dni później, po tym sukcesie, został mianowany brygadierem. A 22 czerwca 1915 roku został odznaczony austro-węgierskim orderem Korony Żelaznej? Jakoś tak. Nie pamiętam dobrze tego odznaczenia. No i cóż, w drugiej połowie sierpnia 1915 roku Piłsudski zjawił się w Warszawie, zajęty już przez wojska niemieckie. Tam dokonał m.in. wizytacji oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Żulickiego, doprowadzając w końcu do wcielenia warszawskiego batalionu POW-u do pierwszej brygady i zablokował też werbunek do Legionów, prowadząc politykę licytacji, domagając się od władz niemieckich i austriackich zgody na uformowanie polskiego rządu i polskiej armii, nie znajdującej się w obcym dowództwie. Czyli niejako już chciał tworzyć i władzę polityczną i wojskową niejako na terenie tutaj zaboru niemieckiego i austriackiego. W liście z 2 września 1915 roku do prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego Władysława Leopolda Jaworowskiego pisał tak: politycznym celem wojny, który sobie od początku stawiałem, było, jest i dotąd będzie zlanie się Galicji Królestwa Kongresowego w składzie monarchii austro-węgierskiej. Nie sądziłem i nie sądzę, że można było w tej wojnie uzyskać lepsze warunki życia dla Polski. 5 lipca 1916 roku brygadier Piłsudski złożył jednak rezygnację z dowództwa, pragnąc wyrazić swój sprzeciw wobec lekceważenia Legionów i nieuznawania ich za wojsko polskie walczące o niepodległość. Odesłano go na urlop, dymisję przyjmując dopiero 25 września 1916 roku. No i cóż, wobec wcześniej przewidywanego przez Piłsudskiego przechylenia się szali zwycięstwa na stronę Antanty, a także późniejszych rewolucji tutaj w Rosji, co praktycznie eliminowało ją z gry, doprowadził on do tak zwanego kryzysu przysięgowego, o którym też wspomnimy w innych podcastach. Zalecał on podczas tego kryzysu żołnierzom polskim, by nie składali przysięgi na wierność Niemiec, co doprowadziło go do kolejnego aresztowania. Józef Piłsudski został wtedy aresztowany wraz z Kazimierzem Sosnowskim 22 lipca 1917 roku i przewieziono go do więzienia w Gdańsku, ale nie tylko. Później został przeniesiony do Szpandał, twierdzy Wesel i potem trafił do samego Magdeburga, gdzie został przetrzymywany w jednopiętrowym drewnianym budynku, w którym wcześniej odbywali karę aresztu oficerowie tamtejszego garnizonu. Coraz większe niepowodzenia na froncie zmusiły Niemców do rozważenia kwestii uwolnienia komendanta. Wysłano do niego samego hrabiego Gesslera, który pragnął wydobyć od Piłsudskiego oświadczenie, iż nie uczyni niczego wbrew Niemcom. Jednakże Piłsudski nie podpisał tzw. lojalki. Kiedy jednak w Niemczech wybuchła rewolucja listopadowa, kończąca właściwie tutaj walkę na froncie zachodnim między Niemcami a Antantą i kończącą de facto pierwszą wojnę światową, w twierdzy zjawili się dwaj oficerowie niemieccy po cywilnemu i przewieźli komendanta, a także Sosnowskiego do Berlina, skąd specjalnym pociągiem skierowano ich do Warszawy. Najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego zwolnienia Piłsudskiego do Warszawy była obawa niemieckiego sztabu generalnego przed połączeniem się rewolucji niemieckiej z bolszewicką, czemu zapobiec mogło powstanie bariery w postaci państwa polskiego. Nastroje w Niemczech zmieniły się wkrótce po stłumieniu rozruchów w Berlinie, Magdeburgu i Hamburgu oraz innych miastach, ale państwo polskie było już faktem. W dniu 10 listopada 1918 roku Piłsudski przybył do Warszawy, gdzie na dworcu przywitali go m.in. członkowie Rady Regencyjnej Zdzisław Lubomirski oraz dowódca Komendy Naczelnej POW-u Adam Koc. Rada przewidywała funkcję ministra spraw wojskowych dla Piłsudskiego w gabinecie Józefa Świerzyńskiego, pomimo iż dominowali w nim endecy.
Sam zainteresowany nic o tym nie wiedział, jednak gdy przybył do Warszawy, Świerzyński był już zdymisjonowany. W tym czasie powstały lokalne ośrodki władzy polskiej na terenach tutaj wszystkich zaborów. Między innymi lewicowy rząd ludowy Daszyńskiego w Lublinie, popierany przez POW, Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, dowodzona przez Wincentego Witosa, Rada Narodowa na Śląsku Cieszyńskim, Poznańska Rada Ludowa, gdzie tutaj bardzo się udzielał Wojciech Korfanty. Zresztą większość z nich była wieloletnimi, jak i wielokrotnymi premierami w II Rzeczypospolitej. Dzięki temu tworzyły się struktury państwa polskiego. Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczny powrót do objętej rewolucją ojczyzny. W ten sposób udało mu się zażegnać pierwsze niejako niebezpieczeństwo dla przyszłej niepodległości. Wezwał niemieckich żołnierzy do tego, by tutaj podporządkowali się tutaj decyzji komendzie głównej wojsk niemieckich. Tego samego dnia manifestanci z PPS-u próbowali wręczyć Piłsudskiemu sztandar pogotowia bojowego PPS, jednakże Piłsudski tego sztandaru nie przyjął. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległymi jej wojskami polskimi, a 12 listopada powierzyła misję utworzenia rządu. Piłsudski postanowił w związku z tym sprowadzić do Warszawy lubelski rząd Daszyńskiego, choć sam twierdził, że nie ma stronnictwa czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da radę wszystkim trudnościom. Z tego powodu uznał za konieczne włączenie w skład rządu przedstawicieli także innych stronnictw. Nie było to jednak takie łatwe, ponieważ Piłsudski kojarzony był przede wszystkim z lewicowcami. 14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując Piłsudskiemu, niejako naczelnemu dowódcy Wojska Polskiego, całość posiadanej przez siebie władzy zwierzchniej w Królestwie Polskim, zobowiązując go jednocześnie do przekazania jej przyszłemu rządowi narodowemu. W ustanowionym przez siebie dekrecie naczelny dowódca zmienił nazwę państwa na Republika Polska. Dwa dni później, czyli 16 listopada, notyfikował mocarstwom zachodnim powstanie państwa polskiego. Jako faktyczna głowa państwa na stanowisko prezydenta ministrów Piłsudski wyznaczył Ignacego Daszyńskiego. Prezydent ministrów to czyli taki dzisiejszy premier, tak? Piłsudski w międzyczasie wydał też kilka innych dekretów. Między innymi wprowadził 8-godzinny dzień pracy, 46-godzinowy tydzień pracy. Zajął się też sprawą Paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego, mającego w swoim składzie m.in. takie osobistości jak Roman Dmowski czy Ignacy Paderewski, który był bardzo szanowany m.in. w Stanach Zjednoczonych, a także był uznawany przez rządy Francji czy Wielkiej Brytanii i Włoch za namiastkę polskiego rządu na emigracji. Piłsudski po pretraktacjach z Stanisławem Grabskim, przedstawicielem KNP, udzielił komitetowi niejako pełnomocnictwa do reprezentowania kraju na konferencji pokojowej kończącej pierwszą wojnę światową w Wersalu. W połowie grudnia 1918 roku naczelnik wysłał do Francji Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, aby ten pozyskał generała Józefa Hallera do planu sprowadzenia jego błękitnej armii do kraju i użycia jej na Kresach Wschodnich. Wystosował także 21 grudnia list do Dmowskiego, w którym podkreślał konieczność jednolitej reprezentacji polskiej wobec Antanty i życzył mu powodzenia w rokowaniach u francuskiego marszałka Ferdynanda Focha. Zapewniał go w tym liście o pragnieniu nawiązania polsko-francuskiej współpracy wojskowej. W międzyczasie Piłsudski sam udał się do Lwowa, gdzie wciąż trwały walki polsko-ukraińskie. Jednocześnie do naczelnika docierały informacje o wybuchu 27 grudnia powstania wielkopolskiego. Piłsudski nie mógł niestety tutaj pomóc powstaniu militarnie. Ograniczył się jedynie do wysłania na zachód generała Józefa Dowbora-Muścickiego. O samej tutaj postaci generała, jak i o powstaniu wielkopolskim opowiemy wam w kolejnych podcastach. No i cóż, po odzyskaniu niepodległości Józef Piłsudski był niejako twórcą jakby takiej doktryny tworzenia państw butworowych między Rosją a Polską. Można powiedzieć, że to on wydał rozkaz w lutym 1919 roku do zajęcia Wilna, które odbyło się w kwietniu 1919 roku, a de facto to był początek wojny polsko-bolszewickiej. Po opanowaniu Wilna działania zostały podjęte w Galicji Wschodniej.
Polska ofensywa na południowym wschodzie rozpoczęła się 14 maja. Zajęto wtedy Halicz i Stanisławów. W samym Paryżu zawarto wtedy układ pomiędzy Paderewskim i wysłannikiem atamana ukraińskiego Semiona Petlury, mówiący o wspólnej walce z bolszewikami. Nie wszedł jednak w życie z powodu nacisków Francji, obawiającej się pogorszenia stosunków z Armią Białą generała Denikina. Tymczasem Piłsudski przybył na front i pokierował nowym atakiem, który rozpoczął się 29 czerwca 1919 roku. W jego wyniku wojska polskie opanowały Tarnopol i dotarły do rzeki Zbrucz. Siły polskie parły jednak dalej, jednocześnie próbowano porozumieć się z bolszewikami. Józef Piłsudski wysłał wtedy listy, m.in. do Juliana Marchlewskiego, w którym obiecywał zatrzymanie wojsk w zamian za utworzenie przez Armię Czerwoną neutralnego pasa o szerokości 10 km. Podczas wojny polsko-bolszewickiej zaproponował uderzenie na Ukrainę i było to spowodowane w sumie de facto tym, że w jego generalnie tutaj strategii on nie widział sensu w wyparciu na Moskwę, nauczony zresztą tutaj historią, ponieważ na przykład Napoleon zdobył Moskwę, no i co mu to w sumie Napoleonowi dało? No, Moskwa została spalona i Napoleon musiał się wycofywać, więc tutaj chciał sprowokować niejako Piłsudski Rosję w ten sposób, że uderzy na ich zaplecze niejako takie żywnościowe, jakim była Ukraina aż do rozpadu Związku Radzieckiego, tak? I dlatego też osobiście tutaj w sumie wydał rozkaz, ale nie przygotowywał jednak planu wyprawy na Kijów. Robili to jego współpracownicy Julian Stachiewicz, który zresztą później stał się adiutantem Rydza Śmigłego, Bolesław Wieniawa-Długoszewski i adiutant Piłsudskiego Stanisław Radziwiłł. Jednocześnie wsparto na początku 1920 roku utworzenie w Warszawie pod aspiracjami rządu polskiego Rosyjskiego Komitetu Narodowego reprezentującego tak zwaną Trzecią Demokratyczną Rosję, która zgadzała się na istnienie zarówno polskiego państwa, jak i ukraińskiego państwa. Wyprawa kijowska była poprzedzona próbami dogadania się z atamanem Petlurą, przedstawicielem strony ukraińskiej. W ich wyniku podpisano dwie umowy polityczne 21 kwietnia i wojskową 24 kwietnia, gwarantującą pomoc w utworzeniu państwa ukraińskiego ze strony Polski i pomoc militarną w walce z bolszewikami ze strony Ukrainy. Rozpoczęcie polskiego ataku Piłsudski zarządził na 25 kwietnia. Jego celem było zdobycie Kijowa i resuscytacja ukraińskiego państwa. Początkowo wojska polskie odniosły niejako sukcesy, biorąc tysiące jeńców i szybko zajmując kolejne tereny. 7 maja oddziały polskie i ukraińskie wkroczyły do niebronionego już Kijowa. Piłsudski udał się do zajętej stolicy Ukrainy z kilkugodzinną wizytą. Po powrocie do Warszawy 18 maja witający go marszałek Sejmu Wojciech Trampczyński przyrównał wtedy czyny Piłsudskiego do dokonań niejako Bolesława Chrobrego. Odpowiedź bolszewików na te sukcesy była w sumie błyskawiczna. Rozpoczęła się wtedy kontrofensywa na północy, kierowana przez generała Michaiła Tucharzewskiego, a także równocześnie drugie uderzenie z południa, dowodzone przez Siemiona Budynnego, a także ówczesnego wtedy członka Rady Rewolucyjnej Józefa Stalina. Uderzenie na południe doprowadziło do przełamania frontu. Piłsudski jednak nie zamierzał bronić Kijowa. Oddziały polskie pod dowództwem Śmigłego opuściły miasto 10 czerwca. Marszałek planował przenieść armię w celu zaatakowania Budynnego, ale Śmigły bądź nie zrozumiał rozkazu Piłsudskiego, bądź w ogóle rozkaz do niego nie dotarł. W ten sposób konarmia Biudennego ponownie przerwała front, a oddziały polskie zostały zmuszone do wycofania się. Wówczas już siły bolszewickie dysponowały znaczną przewagą liczebną.
Zresztą, jak historia dalej pokazała, Ryt Śmigły nie był zbyt wybitnym tutaj wodzem, generałem. Źle dowodził armiami nie tylko w trakcie tutaj walki z bolszewikami. Druga wojna światowa też pokazała, że nie jest to zbyt jakiś dobry wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o polskich przywódców, tak? Na północy Piłsudski zakładał utrzymanie Wilna i oparcie się na starej poniemieckiej linii umocnień, jednak znaczna przewaga wojsk sowieckich zniweczyła ten plan i Armia Czerwona parła w kierunku Warszawy, pokonując średnio 20 km codziennie. W nocy między 5 a 6 sierpnia Piłsudski rozważał w Belwederze możliwość ofensywy, a nad ranem przeprowadził rozmowy z generałem Rozwadowskim, co doprowadziło do opracowania rozkazu operacyjnego numer 8358/3 wspólnego dzieła Piłsudskiego, Sosnowskiego oraz Rozwodowskiego. Plan ten zdefiniował skoncentrowanie i kontrofensywę polskiej armii z Nadwieprza. Duże znaczenie dla przebiegu bitwy nad Wisłą miał kolejny rozkaz dzienny numer 10 000 z 10 sierpnia 1920 roku, opracowany z inicjatywy szefa sztabu generała Rozwadowskiego. W związku z nim naczelny wódz zrezygnował z dalszego wzmacniania grupy uderzeniowej, która miała atakować z Nadwieprza. Kilka dodatkowych dywizji mogło wziąć udział w walkach w najbardziej dramatycznym momencie, gdy 14 sierpnia 1920 roku Rosjanie przerwali polskie linie obronne pod Radzyminem. Piąta Armia generała Sikorskiego podczas walk nad Wkrą musiała stawić opór liczniejszym siłom radzieckim. Zresztą o tej bitwie opowiemy wam również później więcej. Skupmy się teraz na razie na samej postaci Piłsudskiego. 12 sierpnia Józef Piłsudski udał się do kwatery głównej w Puławach, gdzie złożył na ręce premiera Witosa dymisję z funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza. W liście do premiera zaznaczał, że jego zdaniem, skoro rozmowy pokojowe z bolszewikami nic nie dały, Polska musi liczyć na pomoc krajów Antanty, a te uzależniają ją od odejścia marszałka. Witos jednak dymisji nie przyjął. No i cóż, Marian Kukiel twierdził, że od 12 sierpnia Piłsudski był chory, cierpiał na uremię, był półprzytomny i trudno było mu zdobyć się na decyzję, jednakże nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało, gdyż 16 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski wyprowadził kontruderzenie z Nadwieprza siłami 5. Dywizji 4. Armii, którą osobiście w sumie dowodził, tak? Składała nasze 14. Dywizji Poznańskiej, 16. Dywizji Pomorskiej, 21. Dywizji Podhalańskiej. Siły te liczyły ponad 27 tysięcy żołnierzy, 950 kawalerzystów, no i na przykład 90 dział polowych, tak? Dowodzona przez Piłsudskiego grupa uderzeniowa 16 sierpnia wyszła na tyły Armii Czerwonej i zaatakowała odsłonięte skrzydło, co zadało siłom bolszewickim decydujący cios. Oznaczało to pełne powodzenie polskiego planu. Należy zaznaczyć, że dużą tutaj wagę miało też tutaj rozszyfrowanie radzieckich szyfrów i rozpoznanie tak zwanej grupy mozyrskiej. Piłsudski bardzo się obawiał, że tak powiem, takiego mitycznego tworu, jakim była grupa mozyrska. Okazało się, że nie jest wcale taka ani mocna, ani duża, jakby się mogło wydawać. To była w sumie grupa, która liczyła niejako jedną dywizję. Sukces militarny został przypieczętowany ostatecznie w bitwie nad Niemnem, która rozpoczęła się 20 września 1920 roku. 25 września polskie oddziały zajęły Grodno i wzięły w kleszcze oddziały Tuchaczewskiego, co zmusiło generała do wycofania się w głąb Rosji. Wkrótce potem miał miejsce tak zwany bunt Żeligowskiego, czyli opanowanie niejako Wilna i stworzenia takiej marynarkowej republiki w tak zwanej Litwy Środkowej, która potem została wchłonięta przez Polskę. W sumie to był taki niby pozorowany akt niesubordynacji, tak? Jednak działania były niejako tutaj dobrze zaplanowane przez Żeligowskiego, jak i Piłsudskiego.
Sukces Polski i jej armii był pełen, jednakże zarówno traktat ryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką, jak i siłowe rozwiązania na Litwie były jednocześnie klęską koncepcji politycznej Piłsudskiego, zakładającej utworzenie z krajów dawnej Rzeczypospolitej Konfederacji Międzymorza, czyli tak jak mówiłem, tych krajów buforowych. Paradoksalnie działania Piłsudskiego doprowadziły do realizacji wizji jego największego adwersarza, Romana Dmowskiego, który opowiadał się za tutaj polityką państwa narodowego. W lecie 1921 roku rząd Witosa chylił się już ku upadkowi w związku z kryzysem gabinetowym spowodowanym przez niezadowolenie społeczne ze stosunku władz do powstańców śląskich. Piłsudski nie przyjmował jednak dymisji niejako Witosa, tak? Ale we wrześniu zastąpił go Antonim Ponikowskim, stojącym na czele tak zwanego gabinetu fachowców. Marszałek prowadził do niego swoich zwolenników, m.in. Sosnowskiego, na czele ministra spraw wojskowych. Generalnie 25 września 1921 roku Piłsudski uniknął śmierci w zamachu przeprowadzonym przez młodego Stepana Fedeka, członka ukraińskiej organizacji wojskowej. Próba zamachu miała miejsce we Lwowie. Fedek oddał wtedy 3 strzały, ranił tylko wojewodę tutaj Grabowskiego. No i cóż, tutaj generalnie trzeba powiedzieć, że Piłsudski niejako miał już dosyć tej polityki, dosyć tego bałaganu tutaj politycznego, jaki zapanował w okresie międzywojennym, i po wyborze prezydenta w 1922 roku wycofał się z polityki. Jednakże 9 czerwca 1923 roku prezydent Wojciechowski, przychylając się do przedstawionej mu prośby, zwolnił Piłsudskiego ze stanowiska szefa sztabu generalnego, a 2 lipca ustąpił także marszałek z funkcji przewodniczącego Biura Ścisłej Rady Wojennej, czyli takiego niejako sztabu, tak? A następnego dnia wygłosił swoje słynne przemówienie w sali Malinowej warszawskiego hotelu Bristol, w którym m.in. wyraził swe obrzydzenie wobec partyjniactwa, i tutaj mogę niejako przywołać tekst, który wtedy Piłsudski wygłosił, tak? Także cytuję: zapluty, potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwający swoją brudną duszę, opluwającą mnie zewsząd i nie szczędząc niczego. Co szczędzić trzeba? Rodziny, stosunków bliskich mi ludzi, śledząc moje kroki, robiący głupie grymasy, przekształcającą każdą myśl odwrotnie. Ten potworny karzeł pełzał ze mną jak nieodłączny druh, ubrany w chorągiewki różnych typów i kolorów. To obcego, to swego państwa, krzyczący frazesy, wykrzywiający potworną gębę, wymyślający jakieś niesłychane historie, ten karzeł był moim nieodstępnym druhem, niedostępnym towarzyszem doli i niedoli. Szczęścia i nieszczęścia, zwycięstwa i klęski. Po wygłoszeniu tego przemówienia marszałek udał się na tak zwaną emigrację do dworku w Sulejówku pod Warszawą. Tam zajął się przede wszystkim twórczością pisarską. Kiedy jednak 15 grudnia 1923 roku upadł kolejny gabinet, tym razem Hejno Piasta, podejmujący się misji tworzenia rządu, Stanisław Tugut zaproponował Piłsudskiemu objęcie stanowiska ministra spraw wojskowych. Podobnie postąpił Władysław Grabski, gdy starania Tuguta spełzły na niczym. Piłsudski zgodził się na tę propozycję, ale w zamian za zagwarantowanie apolityczności wojska przez likwidację układu zaproponowanego przez Szeptyckiego. Grabski sądził jednak, że oddanie w ręce marszałka zbyt dużej władzy mogłoby się spotkać z niezadowoleniem endeków. W efekcie Piłsudski do rządu nie wszedł. Jednakże pogarszająca się sytuacja polityczna w kraju, kolejne upadające rządy, lęk przed ponownym sprawowaniem władzy skorumpowanego rządu Hejno Piasta sprawiły, że pod koniec 1925 roku Piłsudski zdecydował się wrócić do czynnego uprawiania polityki. Jeszcze przed 1926 rokiem Piłsudski intensywnie poszukiwał możliwości zbliżenia się z konserwatystami, czyniąc im daleko idące koncesje, m.in. na trzymanie w
wykonywania reformy rolnej lub ograniczenia ustawodawstwa socjalnego, tak? 15 listopada 1925 roku do dworka w Sulejówku dotarła grupa oficerów. Oficjalnym powodem tej wizyty były obchody rocznicy powrotu Piłsudskiego z Magdeburga. Jednakże podczas tego spotkania przemówienie wygłosił m.in. generał Gustaw Orlicz, w którym zadeklarował bezwarunkowe poparcie dla przyszłych działań marszałka. Kolejny kryzys gabinetowy zakończył się tymczasem 20 listopada, kiedy to Aleksander Skrzyński utworzył rząd koalicyjny, w skład którego weszli również członkowie lewicy, m.in. Jędrzej Moraczewski. Wtedy gabinet ten przetrwał jednak w kompletnym składzie tylko do kwietnia 26 roku, po wyjściu z niego członków PPS-u, nie zgadzających się z polityką gospodarczą ministra Zdziechowskiego. Piłsudski był coraz bardziej poirytowany kolejnymi zmianami rządów. Postanowił wykorzystać wojsko w celu wywierania nacisku na prezydenta i Sejm. W tym celu Piłsudski poprosił Lucyna Żeligowskiego, pełniącego funkcję ministra spraw wojskowych, o bezpośrednie dowodzenie nad kilkoma jednostkami zlokalizowanymi w okolicach Rembertowa w celu odbycia ćwiczeń, tak? 10 maja 1926 roku ukonstytuował się nowy rząd pod przewodnictwem Wincentego Witosa, zresztą już który z rzędu. Wkrótce potem premier w artykule prasowym wezwał Piłsudskiego do wzięcia odpowiedzialności za państwo i powrót marszałka. Jednakże marszałek ostro odpowiedział mu na łamach Kuriera Porannego, bardzo nisko oceniając tutaj rządy Witosa. Wywiad ten został skonfiskowany. Jednocześnie 11 maja w Warszawie pojawiły się doniesienia o jadących w kierunku stolicy oddziałach wojskowych z Pomorza i Wielkopolski. W odpowiedzi Piłsudski zaplanował niejako, iż pojawi się w Warszawie na czele żołnierzy oddanych mu pod dowództwem Żeligowskiego. Taka demonstracja miała spowodować ugięcie się rządu. Rankiem 12 maja 1926 roku Piłsudski udał się w towarzystwie jednego ze swoich adiutantów do Warszawy w celu spotkania się z prezydentem Wojciechowskim i nakłonieniem go do zmiany rządu. Do spotkania jednak nie doszło, gdyż prezydent wyjechał do Spały. Po powrocie do Rembertowa marszałek zarządził marsz podległych mu jednostek na Warszawę. Dyslokacja jego oddziałów rozpoczęła się w tego samego dnia o 13.30, a około 16.00 siły ruszyły i zajęły pozycje przy warszawskich mostach Poniatowskiego i Kierbedzia. Na moście Poniatowskiego na marszałka oczekiwał już jednak prezydent Wojciechowski, który powiadomiony o wydarzeniach powrócił z tego wjazdu do Szpały. W trakcie rozmowy prezydent zażądał od Piłsudskiego powrotu do działań zgodnych z prawem i podjęcia negocjacji. Jednakże po nieudanych tutaj negocjacjach z prezydentem Piłsudski rozkazał przejęcie mostu Kierbedzia, a także wysłał tutaj Kazimierza niejako Świtalskiego, aby ten przekazał tutaj, przekonał niejako związek tutaj zawodowy kolejarzy o konieczności uniemożliwienia dotarcia do Warszawy posiłkom wojskowym biernym rządowi poprzez wywołanie strajku, tak? Generał Rozwadowski, będąc dowódcą obrony stolicy, wystosował ultimatum, w którym zażądał od Piłsudskiego i jego oddziałów, aby te wycofały się do godziny 18.30. Siły, że rozpoczęły działania zaczepne, jednak dużo wcześniej, około godziny 19.30, marszałek mógł już pojawić się na placu zamkowym. Nie został owacyjnie przywitany przez tłum warszawiaków. Wieczorem z Piłsudskim niejako spotkał się tutaj marszałek Sejmu, obecny wtedy Maciej Rataj, w celu podjęcia negocjacji. Te jednak się po raz kolejny nie powiodły. Podobnie jak rozmowy w dniu następnym, 14 maja rozegrała się już taka decydująca walka. Oddziały Piłsudskiego zagrażały niejako Belwederowi. Po krótkich, ale krwawych walkach, bo aż prawie 400 osób zabitych przy znacznym poparciu społecznym, lecz tutaj niejako zamachu stanu, Piłsudski tutaj przeprowadził udany jednak przewrót majowy. O godzinie 17.30 rząd podjął jednak decyzję o dymisji, a prezydent Wojciechowski złożył swój urząd. Stało się tak pomimo wiadomości o
podążających w kierunku stolicy oddziałach wiernych rządowi. Nie widać, że rząd był słaby, nie chciał raczej rozlewu krwi, wolał pójść na ustępstwa z marszałkiem, tak więc uprawnienia wtedy prezydenta trafiły w ręce marszałka Sejmu, wyżej wspomnianego Rataja. Ten 15 maja powołał rząd Kazimierza Bartia, w którym Piłsudski objął urząd ministra spraw wojskowych, czyli dzisiejszy taki MON, tak? Faktycznie stał się też ośrodkiem decyzyjnym władzy w państwie. 22 maja Piłsudski wydał odezwę do żołnierzy, w której nawoływał do pojednania walczących obu stron. 31 maja 1926 Piłsudski został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej przez Zgromadzenie Narodowe, jednak godności tej nie przyjął, argumentując to zbyt małymi tutaj prerogatywami prezydenta w Konstytucji Marcowej. W drugim głosowaniu Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta tutaj Ignacego Mościckiego. Był to kolejny triumf Piłsudskiego, bowiem ustalenie jednak nowej władzy zalegalizowało przewrót majowy, tak? No i cóż, po przewrocie majowym Piłsudski wprowadził system autorytarny oparty na armii i swych zwolennikach. W dzisiejszej nomenklaturze to nazywa się sanacja, czyli w sumie uzdrowienie. Niejako marszałek starał się gdzieś tak prowadzić taką politykę gdzieś tak już za kurtyny, nie brał już jakiegoś takiego bardzo aktywnego udziału przez jakiś czas, poza drobnymi incydentami, tutaj udziału w polityce. No i cóż, jeżeli chodzi o właśnie tą jego aktywność jeszcze polityczną, no to można powiedzieć, że 27 sierpnia 26 roku Mościcki, czyli obecny już prezydent II RP, mianował generalnym inspektorem sił zbrojnych właśnie tutaj Piłsudskiego. I cóż, Piłsudski jeszcze brał udział w tworzeniu dwóch rządów. Pierwszy funkcjonował od 2 października 26 do 27 czerwca 28. Drugi zaś rząd tutaj prowadził mniej więcej od 28 września 1930 do 4 grudnia 1930. Było to spowodowane już coraz większymi problemami zdrowotnymi marszałka. No i w międzyczasie właśnie panowania tutaj tego drugiego rządu 1 września 1930 roku Piłsudski spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych, z Felicjanem Sławoj Składkowskim. Przedstawił owy tutaj minister marszałkowi listę polityków będących jego wrogami politycznymi. Piłsudski własnoręcznie zaznaczył na tej liście osoby, które uważa za szczególnie niebezpieczne, które należy aresztować i osadzić w Twierdzy Brzeskiej. Byli to m.in. Wincenty Witos, Norbert Barlicki, Władysław Kiernik, czy na przykład Wojciech Korfanty. Uwięzieni oni zostali bez nakazu sądowego, tylko na polecenie Składkowskiego. Osadzonych bito i pokarzano, a także głodzono, stosowano również tortury psychiczne, więc to nie jest tak w sumie, że to państwo było w pełni demokratyczne. Rządy Piłsudskiego niejako zaczynały przypominać, no, że nie, może nie tyle co jakiś nazizm, czy jakąś taką no, potworną dyktaturę, no ale już tak pod jakąś taką już formę jakiejś takiej lekkiej dyktatury już to podchodziło i zaczęło to tak troszeczkę przypominać rządy Stalina, tak, no likwidowanie już tutaj przeciwników politycznych i tak dalej, więc nie było tak różowo pod rządami tutaj Piłsudskiego. Trzeba powiedzieć, że Piłsudski nie do końca też był przekonany, jeżeli chodzi o rozwój tutaj armii pod kątem zmechanizowania wojsk, tak? Co skutkowało potem tutaj dużą w sumie porażką podczas kampanii wrześniowej. No i cóż, po dojściu Hitlera do władzy i po w sumie takich no, agresywnych ruchach Adolfa Hitlera, czyli po zerwaniu tutaj z pewnymi tutaj założeniami układów tutaj w Wersalu, tak?
Generalnie zaczął nakłaniać niejako i sondować możliwości przeprowadzenia ataku prewencyjnego na Niemcy. W tym upatrywał jedną szansę na zatrzymanie tutaj zakus Niemców. No, nie poszło na jakiś większy tutaj grunt, na szczęście, bo druga wojna światowa mogłaby się dużo wcześniej zacząć. Pytanie, jakby się skończyła. No, ale wiemy, jak wyglądały wtedy rządy Chamberlaina. To był słaby polityk. No i cóż, 11 maja 1935 roku Józef Piłsudski doznał krwotoku żołądkowego niejako, który osłabił serce. I nastała bardzo smutna chwila, tak, ponieważ Józef Piłsudski zmarł tutaj 12 maja 1935 roku na raka wątrobokomórkowego, tak. No niestety, to była duża też tragedia dla państwa. Niezwłocznie po śmierci marszałka 13 maja 1935 roku zostały wyjęte z ciała Piłsudskiego mózgi, serce. Dokonali tego lekarze major dr Wiktor Kaliciński, dr Józef Laskowski, którzy wykonywali sekcję zwłok, a także tutaj prowadzili pracę nad niejako z balsamowaniem i zmumifikowaniem niejako zwłok marszałka. Ogłoszono też żałobę narodową. 17 maja 1935 roku została odprawiona msza żałobna, celebrowana przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego stał się wielką manifestacją jedności narodowej. Ciało marszałka niejako złożono w krypcie świętego Leonarda na Wawelu, a 22 grudnia 1935 roku ustalono zamknięcie trumny kryształowej z ciałem Piłsudskiego w trumnie metalowej. Późniejszego złożenia go do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów, tak? Niestety przez pewien czas trwały spory pomiędzy władzami duchownymi i świeckimi dotyczące miejsca spoczynku marszałka. Ostatecznie 22 czerwca 1937 na polecenie metropolity krakowskiego Adama Sapiechy trumnę przeniesiono do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów. No i tak oto kończy się historia tutaj marszałka, bardzo zasłużonej osoby dla Polski, dla tworzenia państwa polskiego. No i cóż, decyzją prezesa IPN-u z dnia 16 stycznia 2020 roku na wniosek tutaj prezesa koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych z Nowego Targu, grób Piłsudskiego został wpisany do prowadzonej przez IPN ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 332. No i w sumie to tyle, kochani, w obecnym podcaście. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli średnio to w bok, jeżeli nie to w dół. Zapraszam do komentowania, jak i subskrypcji tego kanału. No i cóż, niebawem będą kolejne podcasty. Póki co w tym tygodniu pojawi się tutaj stream z Company of Heroes 3, jak i dalej będziemy kontynuować Ghost of Tsushima. No i cóż, tyle w tym temacie. Słyszymy się niebawem. Piona.